Dzień dobry, 1 z 10. Matematyka 3/4. Jaki to procent całości? Jest to głupie pytanie i ja na tak głupie pytania niestety nie udzielę odpowiedzi. Główną wiesz... A wątpi pan w to? Nie wiem, choć się domyślam. Jak do piątyka? To mi się podobało, ten fragment. I dobrze ktoś to zmontował. Takie zażenowanie tego gościa, nie? W tym momencie. Niech będzie. Proszę dokończyć powiedzenie. Tik. Tak. Tak. Tu już poważny plik. Dobre to było. Pytań. Ile to jest? Jeden dodać jeden. Nie jest to dla mnie do końca zrozumiałe, więc no nie wymaga ode mnie wielkiej inteligencji. Nie potrafię ci tego odpowiedzieć. Panie Jacku, ile to jest? Jeden dodać jeden. Nie wiem. No głupi i głupszy to idealne określenie tych dwóch person. Dobrze. Takie są fakty. Czym wybrukowane jest piekło? Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym. To jest ich problem, nie mój. I znów dobra odpowiedź. Języki obce. Proszę wymienić co najmniej dwa. Cui demont. Se ne passant są. To jest... Często używamy. Public discussion, de provocateur. Cui demont. Wiadomo, że ja co umiem po francusku bardzo dobrze tam. Raczej nie. Syn, ale appetite pour l'été. Ile centymetrów sześciennych mieści się w jednym metrze sześciennym? Już biegnę z odpowiedzią. To chyba jak pizzę jadł na kanale sportowym. Nie, przejmuj się, damy radę. Tak, ale czas już upłynął. Macie tą kolkę jeszcze? Ogarnij się, panie Jacku, przysłowia. No to ja powiem panu w ten sposób. Mickiewicz napisał, że zamrożone gówno to nie problem. Rozmrożone gówno to jest problem. No beka w ch... Kim był Thor, jeden z głównych bogów skandynawskiej mitologii? Władek Murański, świętej pamięci Władek Murański z Sopotni Małej. Co ty pierdolisz? No nie, no nie, no nie róbmy sobie jaj, no Marcin Najman. Co ty pierdolisz, człowieku? Jakby mu... To jest genialnie złożone. Mój dziadek Wojtek żył, to by go załatwił w inny sposób. Mój świętej pamięci Wojtek, tylko po prostu by mu ciupagą ten pusty łeb rozpierdolił. Jakby zobaczył, jakich ma dwóch idiotów w swojej rodzinie, to by tą ciupaską zapierdolił jednemu i drugiego w pusty łeb i się może nastawiło. Misiu, ja tam koło ciebie mogę być 1,5 sekundy. Weź 20 metrów, rozpędź się i pierdolił głową w ścianę. O właśnie. Kolego! Tymi góralskimi piąchami cię wyeliminuję z tego życia. Jak nazywa się planeta, z której pochodzi pan Jacek? Nie pamiętam. Nie, Legion Polski. Do Legii przyjmują ludzi inteligentnych. A tu mamy do czynienia ze zjebem. Widziałeś większego idiotę kiedyś? No? Raczej nie. Sport. Proszę podać dwa przykłady dyscyplin sportowych należących do ciężkiej atletyki. Słuchaj, wiem do kogo pijesz. Dla mnie godnym rywalem jest worek ziemniaków. Dobrze. Nie mam z nim najmniejszych szans. Sparowałem z nim i był na tych sparingach lepszy. Myślę, że się nie pomylę mówiąc. Katastrofa. To co powiedziałeś jest absolutnym stanem faktycznym. Kto był ojcem? No nie ja, ale to nie ja, nie ja, nie ja. Waham się, czy powiedzieć uczestnikom, który to jest. Nie, 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 nie. Nie. Ja p***ole chyba faktycznie. Sponsorem odcinka jest...